Niedawno przeczytałam taką myśl, że lato jest jak weekend. Równie szybkie i równie piękne. Czerwiec to piątek, lipiec sobota, a sierpień to niedziela. To prawda. Lato bardzo szybko mija, ale też latem jest bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, o których opowiadamy dla naszych widzów. Tym razem byliśmy w Wilnie, w Kownie i w Solecznikach. Agnieszka Olszewska i Piotr Andrzejewski. Zapraszamy Was na cotygodniowy program Co się dzieje? Wybierzemy się na pasjonujące performansy i przejmującą wystawę do Kowna. Zajrzymy za kulisy nowego programu muzycznego Czas na przebój. Zdradzimy przepis na pyszny placek z jagodami. Występy taneczne i teatralne, przedstawienia cyrkowe, performanse, instalacje. Litewscy i zagraniczni wykonawcy. Odbywający się w Kownie Międzynarodowy Festiwal Sztuk Scenicznych Contempo to 3 tygodnie mocnych wrażeń i niezapomnianych przeżyć. W roku, kiedy Kowno pełni funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, program Festiwalu Contempo jest szczególnie bogaty. Miałam przyjemność obejrzenia 2 niesamowitych performansów. Zapraszam na relacje. 2022 rok dla Kowna jest wyjątkowy. Europejska Stolica Kultury ma do zaoferowania niezliczoną ilość spektakli, performansów, koncertów czy festiwali. Jednym z takich jest odbywający się po raz 4 Festiwal Sztuk Scenicznych Contempo, który tym razem przygotował aż 140 eventów kulturalnych. Mamy 20 różnych zespołów z Litwy i Europy. Prezentujemy szeroki wachlarz imprez pod względem gatunków i treści. To cyrk, taniec, wizualny teatr, wirtualna rzeczywistość, gatunki eksperymentalne, teatr uliczny, opera, instalacje. Program jest bardzo mocny i ciekawy. Jednym z takich niecodziennych gatunków jest trwający przez 14 godzin performance Sfera. To część projektu europejskiego, w którym spotykają się artyści z różnych dziedzin i krajów. Od cyrku poprzez filozofię, ekonomikę, IT, NFT, muzykę i wirtualną rzeczywistość. Również twórcy metarealności, do której przeniesione są pomysły sztuk scenicznych. Co widziałaś w okularach VR? Widziałam wirtualną rzeczywistość w formie wirtualnej galerii, którą ludzie mogli wykorzystywać jako artyści. Były tam poruszające się obiekty 3D, które mogłam obejrzeć ze wszystkich stron. Artyści programowali te obiekty. Nie były one narysowane od ręki. Nasza twórczość ma różne formy. Do Kowna przywieźliśmy performance w formie medytacji i eksperymentu. Współpracujemy z różnymi wykonawcami, wielu rzeczy się od nich uczymy. Nasza realność tu to futurystyczny 2033 rok, kiedy to straciliśmy kontakt z własnym ciałem, bo zagubiliśmy się w abstrakcji. Z tym pracujemy, ale również poszukujemy dróg tworzenia sztuki przy użyciu nowoczesnych technologii i ustalania nowego porządku ładu. Sztuka podczas tego festiwalu nie tylko wychodzi poza tradycyjne ramy, wychodzi też na ulicę, a widzowie stają się w niej pełnowartościowymi uczestnikami performansu. Aktorzy z katalońskiego zespołu teatralnego Kamczatka, biorący 2 raz udział w festiwalu, przywieźli właśnie taką sztukę. Fugit to sztuka o ucieczce, kiedy otaczająca rzeczywistość zmusza cię do opuszczenia domu i ucieczki wyzwolenia, biegu w poszukiwaniu azylu, lepszej przyszłości, nowego domu. Sztuka jest o tym, ale i o tym, co się dzieje podczas podróży, o przyjaźni, dynamice ucieczki i ludziach, którzy pomagają. Uczestnicy performansu odnajdują dla siebie nowe podwórka Kowna, dachy, budynki. Jak znaleźliście takie? 4 miesiące temu mieliśmy kilkudniową techniczną wizytę. Wtedy szukaliśmy odpowiednich przestrzeni. Organizatorzy Contempo nam pomogli. To trudne zadanie, ale niezwykle przyjemne, bo poznajemy tak zwanych naszych przyszłych sąsiadów. No i spektakl się zmienia w zależności od przestrzeni. Dokładnie. Fugit w Kownie nigdy nie będzie taki sam jak Fugit na Wyspach Kanaryjskich. Nawet Fugit w Kownie dziś, a jutro już się będzie różnił. Ale sens pozostaje taki sam. Nasze przedstawienie dotyka dusz ludzkich. Uczestnicy czują się często wzruszeni albo nieswojo, chociaż nie mówimy tu ani o Holokauście, ani o emigracji czy wojnie, o żadnym z konkretnym wydarzeniu. Jednak ludzie wiążą to z ostatnimi wydarzeniami na świecie. W tym show jest coś ponadczasowego. Mimo to, że przeważają ciemne uczucia, ale w końcu chcemy jednak skłaniać ludzi do optymizmu. Poprzez wodę z beczek? Tak, poprzez wodę. Tegoroczny Festiwal Contempo potrwa do 21 sierpnia.
Czy możliwa jest miłość w czasach Holokaustu? Jenny Kagan twierdzi, że jak najbardziej, ponieważ właśnie taką miłość przeżyli jej rodzice w kowieńskim getcie. Dzięki interaktywnej wystawie, muzyce, obrazom, projekcjom widzowie zostają wciągnięci w osobiste, a zarazem uniwersalne opowieści z czasów wojny. Z ciemności to tytuł wystawy w opuszczonym budynku przy ulicy Gimnazjów w Kownie, opowiadający historię Holokaustu, jakże osobistą dla jej autorki. Dzień dobry. Ta wystawa jest dla pani bardzo osobista. To historia mojej rodziny, którą rodzice opowiadali mi od dziecka. Jak się pani czuje, że wystawa jest właśnie w Kownie, w mieście, w którym wszystko się działo? Czuję, że ta wystawa jest tam, gdzie powinna być, w domu. 6 lat temu przygotowałam pierwszą wersję tej wystawy w Wielkiej Brytanii. W kolejnych latach rozwijałam pomysły. W 2017 roku uczestniczyłam w festiwalu Biennale w Kownie i już wtedy otrzymałam propozycję przewiesienia wystawy w 2022 roku. I od tego czasu pracowałam nad nią. A gdy otrzymaliśmy tę oto przestrzeń, to był prawdziwy dar, bo przestrzeń w tej wystawie pełni szczególnie ważną rolę. Chodzi tu o pozwolenie widzowi na doświadczenie emocji. Nie tylko usłyszeć historię, ale poczuć, przeżyć ją. W jakiej przestrzeni teraz jesteśmy? To niczym poczekalnia. Są tu książki, walizki, które można otworzyć. Telefon. Wszystko to jest interaktywne. Na ścianie widnieją zdjęcia mojej rodziny. Oto moja mama z żółtą gwiazdą, a tam mój tato. A to 3 ważne osoby, które ich uratowały. Pełnią one niezwykle istotną rolę w tej historii. Są tu też skrzynie. Tak, wszystko się zaczęło od skrzyni. Moi rodzice poznali się w getcie. Już wówczas tato planował ukryć się. Namówił mamę do wyjścia za niego za mąż i wspólnej ucieczki. Chowali się w skrzyni. Moja wizja tego pudła bardzo się różniła. Jako małe dziecko wyobrażałam sobie taką wielką skrzynię z rodzicami w środku. Niczym lalkami. Później chodziłam na kurs rysowania, rozmawiałam z mamą o tym, że chcę narysować tę skrzynię. Nie udało mi się, dlatego zaczęłam ją konstruować. A jeszcze później znalazłam zapiski taty, opis skrzyni, który różnił się od opowieści mamy. Dlatego tu na wystawie jest kilka wersji skrzyni. Na walizce mamy napis „Otwórz mnie”. Każda z takich walizek ma pewną historię. Ta akurat jest o tym, jak moja mama oglądała Traviatę w operze, a po alei Leiswies jechały czołgi. A tu jest pasaka. Mój dziadek był właścicielem kina o takiej nazwie. Został zamordowany. Użyto do tego rur wężowych, dlatego jest tu symbolizująca to instalacja. A ta przestrzeń ma na celu umiejscowienie widza w symbolicznym miejscu, które wzbudza wiele emocji. To niczym chodzenie po linie z drutu kolczastego, poczucie olbrzymiego niebezpieczeństwa. A to miejsce? Cały ten pokój symbolizuje kruchość istnienia. Przypominam tu wydarzenie, kiedy 30 tysięcy ludzi w getcie zostało zebranych na placu. 10 tysięcy z nich zostało wybranych i zabitych po wyliczeniu co drugiego, na lewo czy na prawo. To pokazuje, jak cienka jest linia pomiędzy życiem a śmiercią. To jest pokój do gier. Widzimy tu szachy owinięte drutem kolczastym, grę ze żmijami i drabinami. Idąc po drabinie, trafisz do żmij, nie wyjdziesz cało. Jest też ruletka, która ma tylko 2 opcje, czerwone czy czarne. Symboliczne, w lewo czy w prawo. A w tej skrzyni jest ta prawdziwa historia miłości moich rodziców w getcie. Mama powiedziała ojcu, że nie spotka się z nim, zanim nie będzie mógł jej oferować dachu nad głową, butelki wódki i muzyki Czajkowskiego. Tydzień później wszystko to wykonał. Zaprosił ją do namiotu, w którym z patefonu rozbrzmiewała muzyka Czajkowskiego. Był też alkohol. Więc tu widzimy namiot i ich cienie, i historię miłości. Wystawę Z ciemności można oglądać do 30 października. A oto kilka innych propozycji kulturalnych na najbliższy tydzień. 14 sierpnia odbędzie się koncert finałowy festiwalu Muzyka w Pałacu Belińskich w Wieszunach. Wystąpi Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz akordeonista Tadas Motiečius. W programie utwory m.in. Georgesa Bizeta i Astora Piazzolli. Początek koncertu o godzinie 15. Słynne ballady i romanse Adama Mickiewicza zabrzmią w Wilnie podczas wyjątkowego koncertu artystki polskiej sceny alternatywnej Marty Zalewskiej. Będą jej towarzyszyć wykonawcy z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Nowych interpretacji wileńskiej twórczości wieszcza będzie można posłuchać 15 sierpnia na dziedzińcu Starego Arsenału w Wilnie. Początek koncertu o godzinie 21. Transmisja koncertu odbędzie się na żywo w TVP Polonia, TVP Kultura i TVP Wilno.
17 sierpnia w Trokach wystąpi Karolina Cicha and Company z koncertem Karaimska Mapa Muzyczna. Koncert odbędzie się w ramach obchodzonego na Litwie Roku Karaimów, a także 700-lecia Trok. W koncercie wezmą też udział miejscowi Karaimi. Początek wydarzenia o godzinie 20. Ogromna scena, dużo świateł, efekty specjalne, tancerze i największe polskie przeboje. Trwają nagrania do nowego projektu muzycznego na TVP Wilno, Czas na przebój. Z kamerą co się dzieje, zajrzeliśmy za kulisy takiego show, którego na Wileńszczyźnie jeszcze nie było. Zaczynamy zabawę, to jest właśnie Czas na przebój! Czas na przebój to nowe muzyczne show, które na ekrany TVP Wilno trafi już jesienią. Ale właśnie rozpoczęły się eliminacje do tego projektu. Rywalizować ze sobą będą najpopularniejsze style muzyczne i polskie przeboje, od lat cieszące się niesłabnącą popularnością. Zabrzmią one nie tylko w nowych aranżacjach, ale też w wykonaniu naszych wileńskich artystów. To jest projekt muzyczny, w którym będziemy jakby szukali tego przeboju, największego przeboju polskiego tu na Wileńszczyźnie. Będą występowali wspaniali wykonawcy z całej Wileńszczyzny. Najpopularniejsze utwory będziemy mieli. Wspaniała komisja, prowadzący Aleksander Sikora, więc po prostu mamy super mega projekt. Style muzyczne i przeboje wszechczasów razem z widzami będzie oceniała ambitna komisja, a w jej składzie wokalistka Ewelina Saszenko, choreograf German Komarowski i aktorka Agnieszka Rawdo. Cały tydzień myślałam, jaka jest moja rola w jury, co mam powiedzieć, jak to będzie. No wiesz, różne takie sobie układałam w głowie scenariusze. I wiesz co, że no nie popadłam. Tu wcale jest inaczej, ale bardzo dobrze. Wśród wykonawców, zarówno ci dobrze znani w polskim środowisku Wileńszczyzny, jak i całkiem nowe lub mniej znane głosy. Nowy projekt TVP Wilno może być szansą, albo wręcz bramą do kariery dla młodych, wokalnie uzdolnionych Polaków. Myślę, że to jest taka szansa też dla przedłużenia jakiejś kariery muzycznej czy coś, lub po prostu się pokazać, się wykazać nie tylko u siebie w domu, w czterech ścianach śpiewać, ale przed ludźmi. Grają się nowe drzwi przede mną, ponieważ tak, byłem bardziej znany dla publiczności swojego miasteczka. No, nie przekraczałem tak aż mocno granic, żeby już właśnie tu. I tak, to dla mnie jest bardzo wielkim takim krokiem nabliżającym do tej już takiej dużej sceny, do tego wszystkiego poważnego, o czym od dzieciństwa po prostu marzę. W takim projekcie, na takim poziomie, to jest bardzo wielki start dla każdego wokalisty. Ja nawet siedzę tutaj w jury, ja bym sama chciała śpiewać tu na scenie. Producenci zapewniają, że Czas na przebój będzie dobrą dawką muzycznej rozrywki i każdy widz znajdzie w nim coś dla siebie. Ale trzeba jeszcze chwilę zaczekać. Szafa pełna tajemnic artystycznych. To hasło tegorocznych zajęć w Letniej Szkole Artystycznej w Solecznikach. W tegorocznych zajęciach prowadzonych przez Annę Szpadzińską-Kos wzięło udział prawie 120 młodych osób. Wszystko się zaczęło w Wejszyszkach przed 20 laty. Ówczesna dyrektor Domu Polskiego Grażyna Zaborowska postanowiła zorganizować warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, w czym pomogła jej malarka i pedagog z Gdańska Anna Szpadzińska-Kos. Potem Letnia Szkoła Artystyczna razem z obiema paniami przeniosła się do Centrum Kultury w Solecznikach i cieszy się niesłabnącą popularnością. Wyciągali przedmioty i dawali temu przedmiotowi i tle życie. Pasek ktoś wyjął, to zrobił węża. Ktoś łyżkę wziął, to jakaś latająca łyżka była. Czyli po prostu świat surrealistyczny. Ja brałam skręcony papierkę i używałam to w jakiegoś monstra. Solecznickie warsztaty pomagają najmłodszym zanurzyć się w świecie technik artystycznych i poznać historię sztuki. Doskonalić umiejętności, a jednocześnie rozwijać wyobraźnię i poszerzać horyzonty. Lepili, rysowali ołówkami, flomastrami. Mnie tak spodobało się, że ja prawie wszystko robiłam, a siostra tylko pomagała trochę. Nam trzeba było tam namalować takich ludzi, których nie ma w naszym świecie.
namalowałem Pinokio, potem dynię i koziołka małego. Dziecko miało możliwość wyrazić swoje odczucia poprzez malarstwo i mi się wydaje, że to rozwija nie tylko jego umiejętności artystyczne, ale ogólnie poszerza horyzonty. Tego lata zajęcia odbędą się aż w 5 miejscowościach rejonu Sojecznickiego. Łącznie weźmie w nich udział aż 120 osób. Liczba chętnych wzrasta każdego roku. Kto pierwszy, ten lepszy, bo chętnych jest wielu, a niestety i tak w Solecznikach są bardzo duże grupy, bo tutaj ciągle Ania mnie podkreśla, że 20 to jest maksimum, bo zapanować nad tym bałaganem artystycznym to jest trudno. Podsumowaniem zajęć jest tradycyjny wernisaż prac, by każdy artysta mógł się pochwalić swoim dorobkiem. Poklosie Letniej Szkoły Artystycznej w Solecznickim Centrum Kultury można oglądać do końca września. Kiedy myślę o dzieciństwie, to przypomina mi się szklanka mleka z pływającymi w niej poziomkami albo jagodami. Właśnie, w lasach mamy sezon jagody, na Wileszczyźnie zwane czarnicami. O nich porozmawiamy dzisiaj z Agatą Minkiel. Cześć! Witaj! Czy często chodzisz do lasu? Tak, do lasu chodzę dosyć często. Spaceruję, ale też jak są jagody, to zbieramy jagody. Chociaż sezon jagody zaczyna się na początku lata i kończy się mniej więcej w końcu lipca, to nadal w sierpniu jeszcze mamy je, prawda, w lesie? Tak. Dzisiaj będziemy robili galetę z jagodami. Co to jest galeta? Galeta to jest takie francuskie ciasto, płaskie, okrągłe i wygląda jak naleśnik, ale wkładamy do środka jagody i to będzie takie troszkę zakręcane ciasto do środka. Czego potrzebujemy do ciasta? Mąka, woda ochłodzona i masło ochłodzone oraz trochę cukru i soli. Widzę, że ta woda jest w ogóle naprawdę bardzo zimna, tak? Tak. Dlaczego? Dlatego, by ciasto było bardzo kruche. A jajko do czego jest? Jajko jest do posmarowania ciasta. Co tu jeszcze mamy? Tak, to mamy mąkę, mamy cukier do obtaczania jagód, bo jagody, by szybko nie wypuściły soku, musimy je obtoczyć. A, nie tak. I później też mamy rudy cukier, też posypiemy na górę. Jagody są nie tylko piękne i smaczne, ale również zdrowe. Jagody zawierają wiele witamin, są dobre na odporność, a przede wszystkim pozytywnie działają na wzrok, bo zawierają witaminę A. A także zmniejszają poziom cukru we krwi, również u cukrzyków. No to zaczynamy od ciasta chyba, tak? Zmieszamy wszystkie składniki suche. Do miksera Agata wsypuje kolejno cukier zmieszany z cukrem waniliowym, sól i mąkę. Lekko miksuje. Dodaje schłodzone w zamrażarce masło i miksuje na szybszych obrotach w robocie kuchennym do powstania konsystencji piasku, to znaczy takiej, by ciasto przesypywało się między palcami. Czy galeta może być z innymi owocami? Tak, oczywiście, może być i z innymi owocami i nawet myślę, że może być z warzywami, ale najbardziej znana galeta to jest z brzoskwiniami. Mistrzyni deserów zwraca ciasto do miksera i stopniowo dodaje lodowatą wodę. Ciasto gotowe. Lekko je ugniata, formując okrągły placek. Zawija w folię i wstawia do zamrażarki na 15 minut. Schłodzone ciasto należy rozwałkować, formując placek. Teraz, by jagody nie puściły soku, musimy je obtoczyć w cukrze i mące. Teraz jagody nakładamy na środek ciasta. I w jaki sposób zawijamy teraz? Jak taki duży, jeden pieróg? Tak, tak, teraz tak. Składki robimy takie. Jak koszyczek? Tak. Agata przekłada ciasto na papier do pieczenia, ubije jajko z mlekiem, smaruje tym placek, posypuje brązowym cukrem i wstawia do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 40 minut. Nasza galeta z jagodami jest gotowa. W jaki sposób ją można podać? Teraz odkroimy kawałeczek ciasta i podamy go z lodami. Pyszny sezonowy deser, galeta z jagodami, gotowa. Smacznego! Taki apetyczny ten deser, że nabrałem ochoty na jagody. To co, do lasu czy na targ? Nie pójdę na łatwiznę, pewnie że do lasu. Tylko nie zapomnij środka na komary. A my zapraszamy Was już za tydzień na kolejny odcinek Co się dzieje? Pa!